Siemano, jesteśmy już dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Dostajemy szacun za misję. Także właśnie dostajemy szacun i pieniądze. Tak zwany respekt na dzielni. Jak GTA San Andreas. Ogólnie tak raz, kiedy jest problem, to chodzi o GTA San Andreas. Chociaż GTA San Andreas i tak było lepsze. Najlepsze GTA, jakkolwiek wyszło. O, i właśnie mamy edytor postaci. Możemy sobie zrobić chłopca, no? Albo dziewczynkę. My sobie wybierzemy dziewczynkę oczywiście. Rasa. Weźmy sobie latynoskę. Budowa. Atletyczna, szczupła, otyła, otyła. A taka to jest nawet, czy nie? Nie, atletyczna. Ale bez przesady, ale bez przesady. Taka jest, myślę, całkiem spoko. Chociaż... Coś... O! Coś takiego? Troszkę chudsza może. O! Jest dobra. Skóra. Troszkę ciemniejsza może być. Karnacja. Wiejska opaleniznę. No gdzie nasza Dziunia ma mieć wiejską opaleniznę? Może opaleniznę, bikini. Sting. Bieg. Może mieć 6 lat, 7, 8, 9. Nie wiem, na czym to dokładnie polega. O nie. Nie, to już jest chuj. Trochę rysów może mieć tutaj. Seksapil oczywiście. Zobaczcie, jak to się zmienia. Płynnie. Taka? Czy za duże? Troszkę chyba za duże, co? O! Może mogą być takie. I co tu jeszcze możemy zrobić? O nie, ubranie to jest jakaś porażka. Jeszcze twarz troszkę. Zmieńmy jej znaki szczególne. Podbite lewe oko. Nie, to nie. Gdzie? O! Tak wygląda ciekawiej. Ale trochę starą. Tak jak coś, nie wiem. Coś mi w niej nie pasuje. Brwi, oczy, uszy, podwórek, szczęka, włosy. Głowa. Sierżant, science fiction, rockowa, miłość. Rasta. Punk rock, pszczeli, motylkowa przypinka, mnich, Marley, mafioza, luźny koński ogon, ledwo legalna, jemy, jaka ta gra ma chore nazwy, to się w palnie nie mieści, jak do Hollywood, gospodyno, nie, weźmy sobie ten koński ogon, taka z twarzy trochę jakoś taka nie za ładna jest. Makijaż, cień do powiek, szminka, o Jezu, nie emo. Może być takie, dobra, jedziemy już. A co to jest? Galeria postaci? Pobierz postać, prześlij postać. Nie, podziękujemy. Osobowość, głos. Może być. Psi detektyw. O tak, psi detektyw. Wiedziałem. Zatwierdź. Chyba ubranie nie można było zmienić. A, kit. Już teraz. Oj, coś mi się poruszyło. O, jesteśmy w więzieniu. Ale ta szminka rzuca się w oczy. No i trafiliśmy do paki. Ominiemy to. I kolejny loading. Oho. Jakimś cudem dostaliśmy się do samolotu bodajże. I musimy tutaj atakować wręcz. No, to jest dalsza część samouczka, takiego interaktywnego, takiego jak ja lubię najbardziej, a nie taki nudny. Wow.
tle toczą się cały czas rozmowy, cały czas coś się dzieje. Jak już mówiłem, na pewno na nudę nie można narzekać. Jeżeli ktoś lubi GTA, to ta gra będzie po prostu dla niego jak marzenie. Jak śmietana. Uhu. Tu coś jest, tu coś jest. Znaczy, co jak co, ale tutaj postacie nie są zbyt mądre. Także, jeżeli chcecie jakiejś, nie wiem, takiej poważnej nawalanki, strzelanki, to na pewno nie. Bo tutaj idziemy i strzelamy po prostu do takich dosyć głupich postaci. Stoją i czekają, aż ich zabijemy. Ale to sprawia na pewno przyjemność i nie można narzekać. O, jeszcze skłopa. O, wiaja. A, oj, coś się zawiesił, kolega. A, to. Gdzie tu mamy naszych wrogów kolejnych? Kto chce jeszcze skopa wbijaja od mojej dziewczyny? O. I to tak jak już mówiłem, za wszystko dostajemy szacun, który jest w prawym górnym rogu. Kręcenie karku. No i kolejna kascenka, wyskakujemy z samolotu na spadochronę. Oho, jest ekstremalnie. Trochę przypomina mi to początek z Crysis'a 1. No może jednak nie. No i w locie musimy tutaj zabijać naszych wrogów. Ta gra jest chora. Jedziemy. Odpadasz. To chce kulkę. Teraz mi się nasunął na język taki żart, ale nie powiem go lepiej. Może nie na język, myślę to. Taki trochę nieładny. Kto chce kulkę? Dobra. Gdzie to są wrogowie? Ja chcę się obrócić. A, już wiem. Zobaczcie jak oni lecą w ogóle, jakby siedzieli na klopie. Można strzelać samochody? A, to jest dobry myku. Gdzie są wrogowie, gdzie są? Znowu obrót. Albo i nie. A, to świntuchy mnie tutaj od brzuszka atakują. Od cipy strony. A, tu. A, tamtego już nie sięgnę. Co ja mam zrobić? Nie sięgnę cię, no przybliż się kolego, no. No, idealnie. Wow, teraz musimy omijać te przeszkody. Co tu się w ogóle dzieje? Zobaczcie ile syfu z tego samolotu wyleciało. Jeszcze 60 metrów i musimy złapać tą koleżankę za nóżki. A nie, no to było piękne, takie romantyczne. Trochę może bi, ale. Tak, co, ale może tutaj sobie stworzyć naprawdę bardzo fajną laskę i nią grać i przez całą grę oglądać jej tyłek. Wiem, to jest trochę chore. Ale cała ta gra jest trochę chora. Nawet nie trochę. Co teraz będzie? Spotkamy się na zakręcie. A. Nie no, zobaczcie co się w ogóle dzieje, masakra po prostu. I lecimy dalej. Bo
musimy znowu zabijać tych ścigających spadochroniarzy. Normalnie jak lądowanie aliantów na plaży Normandii czy jakoś tak. Zobaczcie w ogóle, jak ślicznie wygląda to miasto z góry. Pełno laserów, neonów. Widać, że tętni życiem. I musimy teraz złapać Shaudi. Ponownie to samo, ten sam motyw. Okej, słuchajcie, ja tutaj zapauzuję. Zapraszam was do oglądania kolejnej, trzeciej części, w której pobawimy się troszkę. Będzie rozpierducha, pokażę wam dalszą część gry i pozabijamy troszkę policjantów, jak w takich grach typowo bywa. Na